Samotny George. Był żółwiem słoniowym. Wszedł na scenę tak szybko, jak tylko na scenę wejść może żółw słoniowy, mający na karku 100 tysięcy milionów lat. Potem odsapnął chwilkę. Taką żółwią chwilkę. I zapiszczał. I zapiszczał. I zapiszczał. I potem westchnął. I potem zapiszczał znów. I potem znów westchnął. Tak mijały minuty, godziny, dni, tygodnie, lata. Urodziłem się. Nauczyłem się chodzić, nauczyłem się czytać, nauczyłem się pisać. Pisałem na szóstki, pisałem na jedynki. Przeskakiwałem klasy, kiblowałem, upijałem się i rzygałem. Trzymałem przyjaciółce włosy, kiedy była pijana i rzygała, a zaraz potem szedłem z nią do łóżka. Robiłem to z gumą, robiłem to bez gumy. Czasami brało się z tego dziecko, czasami nie. Byłem w Bundeswehrze, w Reichswehrze, w Armii Czerwonej, w Białej Armii, w US Armii, w Royal Army, w Royal Navy, w Royal Air Force, bolszewicy, menszewicy, Rzymianie, buntownicy. Służyłem podczas II wojny światowej po stronie jednych i po stronie drugich, podczas pierwszej wojny światowej też. Mistrzem świata i Europy w kategorii wagi muszej, średniej, półciężkiej, ciężkiej. W następujących organizacjach. WBF, WWF, WBC, WBA, WWC, WWA, WCA, WWW. IBO, EBO, WTF. Widziałem, jak włosy rozpunki urosły aż do samej ziemi. I tak oto George dotarł do naszych obecnych czasów. Akurat w to miejsce. Wpadł w sam środek niczym bomba. I trzeba to bardzo dobitnie powiedzieć, bo z George'em nie zawsze jest tak łatwo. Niech się będzie sobie bardzo smutny, bo i pewnie nie jest łatwo być ostatnim przedstawicielem swojego gatunku. Ale wszędzie, gdzie się pojawi, sprawia, że ludzie dochodzą do granic wytrzymałości. Ich pragnienie zrobienia czegoś dobrego dla George'a jest mianowicie, co więcej też logicznie, bardzo duże. Jak ktoś musi dźwigać aż tak ciężki los, jak jest mu aż tak źle, to trzeba dla niego uczynić coś dobrego. Tyle, że kłopot w tym, że George jest już taki stary. Taki stary. No jak uszczęśliwić kogoś takiego? No jak? Jak można cię uszczęśliwić, George? Bardzo chciałbym umrzeć w tej piaszczystej niecce, w której się urodziłem. Z widokiem na morze. Bardzo spokojnie. I o zachodzie słońca. Niestety to niemożliwe. Okej. Powiedzmy, że dzwoni budzik. Jednak zanim George zdąży go wyłączyć, wyczerpują się baterie. Stawia pierwszą stopę na ziemi i po raz pierwszy w historii od ostrza dzidy pada mamut. Stawia na ziemi drugą stopę i kończy się epoka lodowcowa. Siada na łóżku i przeciąga się, a tu tymczasem Rzym zbudowano i zaraz zniszczono. Podchodzi dwa kroki do okna. Jeden, rodzi się Mozart. Dwa,
skończyły się zdjęcia do Amadeusza. I odsłania firanki i kończy się kapitalizm. Depresja, depresja, deprymujące. Deprecha, 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 słońce, deprecha, słońce, multivitamina. Deprecha, słońce, multimelatonina, deprecha, cień, multimelatonina. Depresja jest wtedy, kiedy jest się cholernie smutnym i nie wiadomo czemu. Depresja jest wtedy, kiedy człowiek się nie cieszy i nie wiadomo czemu. Depresja jest wtedy, kiedy człowiek się nie cieszy i nie wiadomo czemu. Depresja to wielka, bardzo wielka nuda. Depresja jest wtedy, kiedy endorfiny zapadają w sen zimowy i w marcu nie słyszą budzika. I w kwietniu nie. I również w maju nie. I w czerwcu idą tylko szybko siku. I nadal są tak zmęczone, że wracają się jeszcze trochę położyć. George, chcę powiedzieć rzecz następującą. Okej, mogę spróbować cię uratować. I zrobię co w mojej mocy, ale proszę cię, George, ty nie oczekuj zbyt wiele, to się nie uda. Jak już mówiłem, codziennie przychodzą do mnie tryliony i pierdyliony ludzi. I mówią, źle się czuję, nic mnie nie cieszy, co rano mam ochotę zostać w łóżku. Często sobie wyobrażam, że skaczę z wieżowca. Czasami zaczynam płakać i nie wiem czemu. I potem jeszcze zaczynają opowiadać, kurwa, o swoim dzieciństwie. Nie ma nic gorszego. Ja po prostu nie rozumiem, czemu każdy jeden zaczyna od tak opowiadać o swoim dzieciństwie. To musi być wina tego cymbała Freuda. No trudno. Ja chcę powiedzieć rzecz następującą. Że ty mimo wszystko jesteś oczywiście wyjątkowym przypadkiem. Ty masz w sobie takie bogactwo smutku i taką nędzę wszystkiego innego. Takie bogactwo smutku masz w sobie, że gdyby smutek był pieniędzmi, ty mógłbyś nakupić sobie firm. Ty mógłbyś nakupić sobie firm, które pakowałyby twój smutek w torebeczki i sprzedawałyby je na całym świecie. Ty jesteś miliarderem z walizką łez. Dziękuję. Ja byłem kiedyś z jedną żółwicą. Pierwszy raz. Dużo leżeliśmy w łóżku i nasze usta i dłonie i genitalia często się dotykały. Rozmawialiśmy o tym, co nam się podoba w tym drugim i czasami, co w tym drugim kochamy. Na przykład wszystko. Szło to tak. Kocham w tobie wszystko. Nie. To było tak. Kocham cię. Czas to parszywa dziwka i potrafi się ciągnąć. Więc oglądaliśmy filmy, czasami słuchaliśmy muzyki i czasami jedliśmy. Ale zawsze jakaś część mnie dotykała się z jakąś częścią jej. I to się potem zrobiło nudne. Potem znowu przez jakiś czas byłem z jedną żółwicą i dużo leżeliśmy w łóżku. I nasze dłonie i usta i genitalia te często się dotykały. Rozmawialiśmy o tym, co nam się podoba. Tym drugim czasami, co w tym drugim kochamy. Na przykład wszystko. No szło to tak, kocham wszystko. Nie, to było tak. Kocham cię. A czas to parszywa dziwka i potrafi się ciągnąć, więc oglądaliśmy sobie epokę lodowcową, czasami słuchaliśmy wojen i czasami jedliśmy, ale
Zawsze jakaś część mnie dotykała się z jakąś częścią jej. I, no, i to potem zrobiło się nudne. A potem byłem z jedną żółwicą i to długo leżeliśmy w łóżku i nasze dłonie i usta i genitalia często się dotykały. Rozmawialiśmy o tym, co nam się podoba i w tym drugim. I czasami, co w tym drugim kochamy na przykład. Wszystko. Szło to tak. Kocham cię. Ja ciebie też. Ale często parszywa dziwka. I potrafi się ciągnąć, więc oglądaliśmy, jak jedna galaktyka łączy się z drugą galaktyką. Czasami słuchaliśmy jakiegoś prawybuchu i czasami jedliśmy. Ale zawsze jakaś część mnie dotykała się z jakąś częścią jej. No i to potem zrobiło się nudne. Dlatego też teraz trochę sobie poczekamy. I zobaczymy, czego się doczekamy. Niczego. Nie, niczego. Niczego. Jeśli popatrzycie teraz na siebie w lustrze, albo jak nie macie lusterka pod ręką, to popatrzcie na swoje dłonie. Jeżeli to, co widzicie, jest stare i pomarszczone, albo jest tylko kośćmi, to znaczy, że gdzieś nas to tutaj zaprowadziło. Tak, coś nam to dało. I w ciele coś się popsuło, ale w głowie się naprawiło. I za chwilę wyjdziecie na zewnątrz i wyda wam się, że to jest trudne albo męczące. Jeśli trochę wam będzie strzykało w biodrze albo w stawach, to nic takiego strasznego, ponieważ w głowie coś się naprawiło. Ta nuda to nic. Ta samotność, czy jak je zwał, coś naprawiła. Melancholia zamieniła jakąś lukę i wasza głowa zaczyna rozumieć. Depresja jest zdrowa.